No, wiedziałem, że tak będzie, kurna. No mów, języka cześć. W gębie zabraknie. Cześć, witamy Was na kanale Presto Innovation Polska. Dzisiaj z Mariuszem zrobimy sobie mały challenge tutaj na łowisku. Będziemy chcieli porównać dwa typy podajników. Będzie to Dura Flat oraz Banjo XR. Do łowienia użyjemy takich samych zestawów, poza oczywiście podajnikami. Żeby to miało wszystko sens, do łowienia użyjemy również takich samych zanęt i przynęt. I na koniec dnia zrobimy podsumowanie. Porównamy po prostu, który podajnik może lepiej się sprawdził. Dla tutaj takiego lepszego porównania, bo każdy wiadomo, jakiś tam może w inny trochę sposób nabija podajniki czy łowi. Żeby tak też to jak najbardziej współmierne były te wyniki, to będziemy się co godzinę tymi podajnikami zamieniać. Zapraszamy serdecznie na film. Dobra, Mariuszku, mamy podajnik z zanęty. Szczęśliwy, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Ale musimy zacząć jakoś łowić. Którą stronę wybierasz? Bo trzeba wybrać żeberko. Żeberko. I to będzie dura. Dura flat. Dura okay. Flat, tak. Dobra, rzucam. Masz banjo. Masz banjo? Łowisz na banjo. Ja łowię. Dura flat. Zaczynasz, dobra. Tak, bierzemy. Ty. No dobrze, okej. Okay. To moje, to twoje. Idziemy na stanowiska. Dobrze, Mariuszku, mamy zanętę. Dobra. Zanętę też mamy. Tak, dzisiaj jak się pyta babeczka, z czym macie pierogi? Pierogi z pierogami. Dobra. Siedzi. No. I jest pierwsza ryba. Bardzo ładne branie było. Branie było po 5 minucie. Więc jest to jakaś wskazówka, Mariuszku. Trzeba było trochę czekać na pierwsze brania, ale ta ryba jest. Czy mniejszy wariat, czy troszkę większa sztuka. O, jak zawsze, pod brzegiem. Bardzo mocno walczą. Dobra, kono tu dziadzie. Ładnie zapięty w kącik. I pierwsze branie na pomarańczową przynętę. Mariusz już miał branie na podajnik Banjo XR, natomiast swoje ryby nie wyholował. Mi udało się wyholować pierwszą rybę na Dura Flata z pomarańczową przynętą, hakiem 12. Wkładam go do siatki i łowimy dalej. A powiedz tak, prawdziwym mężczyźni używają dwuuncjowych, ja mam 1.5. Spadaj, dziadę. Round 1. Fight! Dobra, Mariusz, tak, 5 koszyków podałeś? No podałem, ja nawet jeden zostawiłem w wodzie. No widziałem. Popisałeś się na sam początek. No to co, zaczynamy łowienie, tak? Pomarańczowa już nadziany, przygotowany? Tak, oczywiście. Kulasek. Ja też już mam podajnik gotowy. A podajesz samą zanętę na wstępie, czy pół na pół? Nie, tam dwa podajniki podałem z taką pierzynką z paleciku. A teraz będziesz koszyk nabijał samą zanętą? Nie, czy? Samą zanętą. To okay. Zaczynamy od samej zanęty, zobaczymy. No to zaczynamy, Mariuszku. Dobra, to raz, dwa, trzy. Krzysiu, jedziesz ty. Dobra. No kurde, prawie w idealnej linii. Prawie robi wielką różnicę. Znaczy już drugie branie na banjo. Czy tak, wskazania były. Było widać, że ryba jest w łowisku, jednak tych brań nie. Te brania jednak nie były jakieś. Długo czekałem po prostu na to branie, nie? Ile czekałeś minut? Teraz 2,5 po przerzuceniu.
wcześniej też było szybko dosyć branie, tylko że mówię, ile tych podajników poszły? Ze 4 podajniki poszły. Przy każdym przecież widziałem, że są wskazania, także że rybę jest w łowisku. Ale nie dochodziło do brania, więc pytanie dlaczego? To jest tutaj znany bączek, pełny łuski. A jaki bączek, kurno, ty? Bączek. Ładny sezanik. Ładny sezamek. Oj, siu. O no, biedaczek tutaj. Prawie za wąsa. Dobra, mam i ja. Ale teraz miałem bardzo delikatne branie. Pierwsza wyholowana rybka na banjo trafia do siatki. Krzysiu, widzę, że holuje następną. Tak. Także ja mam już drugą. Nasz pojedynek nabiera. Nabiera tutaj rozmachu. Czas z podajnikiem dla mnie tutaj z banjo się skończył. Teraz Krzysiu jeszcze holuje rybę, więc poczekamy, aż on ją wyciągnie i zamieniamy się. Także ja już tutaj sobie zdejmuję podajniczek, czekam na Krzysia i zamieniamy się. No, będzie ciekawi. Ja jestem mega ciekaw, czy wymiana podajnika zwiększy tą częstotliwość tych brań, czy ta prezentacja po prostu przez te burty jest jakaś w jakiś sposób ograniczona. Czy Krzysiu przestanie łowić, czy ja zacznę łowić? To jest pytanie. O, już galanty. Ładne, jasne są tutaj te ryby. Druga rybka, jak widać, bardzo ładna. Ryby są bardzo silne, chociaż nie są dużych rozmiarów, ale są naprawdę bardzo silne. Round 2. Fight! Jako że standardowo każdy przyjazd na łowisko przed rozpoczęciem łowienia byśmy zaczęli gruntowaniem, sprawdzaniem dna. Jednakże wiemy, że i tutaj czasami często dosyć bywamy i wiemy, że dno jest równomiernie mgliste. W ogóle odpuścimy ten etap. Obraliśmy sobie za taki dystans łowienia dalszy, to będzie 45 metrów. Gdyby nam 45 metr nie odpali, sprawdzimy, co się dzieje na krótszej linii. Krótszą linię, jaką tutaj sobie z Krzysiem obraliśmy, to będzie 15 metr, który będziemy regularnie sobie donęcali kukurydzą. Jest następne branie, to jest jakaś drobnica, to jest totalny, podejrzewam, że leszczyk, gazeta tutejsza. Tak, to będzie chyba leszczyk. Nie, karaś. Masz rację. Ładny jest japoniec. Taki już utytłany. Ładny, ładna sztuka. Może medalowy? Nie, ładny, bardzo fajnie. O, super zapięty za wargę. Idealnie. Pierwsza rybka na Dura Flat u mnie. Branie po 4 minutach. Piękny karaś. I cyk do siaty. Aktualnie z Mariuszem zmieniliśmy przynęty na różowe, 6-milimetrowe waftery fluoro i zobaczymy, czy zmieni coś to w łowisku, czy brania będą częściej, a może rzadziej, no okaże się. Parę ryb na pomarańczowego waftersa było, zobaczymy, czy ten różowy może będzie im dzisiaj bardziej pasował. Coś będzie fajniejszego, teraz jest pierwsza ryba po zmianie przynęty, zobaczymy. Mam dzisiaj tendencję niestety do spinania ryb, dwie spiąłem. Mam nadzieję, że ta się zamelduje w podbieraku, żeby siary nie było. Krzychu jest dzisiaj bardziej efektywny, jeżeli chodzi o hole. Próbuję tutaj, by mi się nie szamotała trochę niżej. Karpik. Piękny, zofiówkowy karpik. Cyk. Spokojnie, kolego. Jak się będziesz tak szamotał, to... A nie, ja cię nie wypnę. Współpracuj. To chyc do worka. Następna rybka. Tak, wychodzi zdecydowanie, jest widać różnicę. Stryk. Mhm. Zdecydowanie, 4-2 na Dura Flata, tradycyjna forma, daje tutaj zdecydowanie radę. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przygotujemy teraz towar, Mariusz
rozrobi zanętę, a ja natomiast zajmę się przygotowaniem peletu. Do łowienia użyjemy Match Method Mixa w wersji Original, a ja do łowienia użyję peletu 2 mm z serii Profet. Dzisiaj na nasze łowienie dla dwóch osób użyję takich 3 miareczek. Spokojnie nam wystarczy. A ty, Krzysiu, ile rozrobisz? Całą paczkę chyba peletu, tak? Tak, całą paczkę rozrobię. Tym bardziej łowimy we dwóch, więc uważam, że powinno to wystarczyć. Jeżeli chodzi o przygotowanie peletu, to będę używał siateczki z serii Supera. Osobiście tak, wolę przygotowywać pelet i zamaczać w pojemniku z wodą i zostawić na jakieś 1,5 minuty, żeby spokojnie doszedł, a później odstawię na sito, żeby odsączył się. Później wsypę do wiaderka, żeby się nie zbrylił i powoli będzie dochodził. Ja po wstępnym namoczeniu zanęty na jakiś czas ją oczywiście odstawię, ponieważ maszyna ten miks lubi wypić trochę wody, więc trzeba tej zanęty dać trochę czasu i potem jeszcze ewentualnie domoczę i przetrzemy na sicie. Mariusz jeszcze chwilę czeka, żeby zanęta doszła, natomiast jak wcześniej pokazywałem, pelet przesypałem do wiadra, on już sobie dochodzi, ale żebyśmy mogli sobie go rozdzielić, więc przesypuję do większego pojemnika. Trzymaj, Mariuszku, masz wiadro. Dzięki, akurat mi się przyda do przecierania. Tak jak Krzysiu mówił, zanęta moim zdaniem już będzie miała bardzo fajne stopienie, jest na namoczenia. Przetrzemy ją przez sito i będziemy zaczynali łowić, szkoda czasu. Z 45 metra, różowa kuleczka, czyli dumbbellsik, różowy dumbbellsik, aftersik. Cały czas stosujemy do podajnika samą czystą zanętę. Branie nastąpiło po około 2,5 minutach. To było po około 2,5 minuty w wodzie. Rybka już jest blisko. Ciach, 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 cyk, myk. Profesjonalisty wędkarz Janusz. I następny zawsiówkowy karp. Cyk. Do podbieraka. 5-2 dla flata. Następny piękny karpik. Trafia do siatki. O, siedzi. Długo musiałem czekać na swoje branie. Mariusz już wyciągnął kilka ryb, natomiast u mnie dopiero teraz pojawiła się jakaś ryba. Długo musiałem czekać na branie na podajnik Banjo XR. Ta ryba nie chce aż tak dobrze pobierać przynęty, jak w przypadku koszyczka Dura Flat. Aktualnie musiałem przynętę umieścić centralnie na wierzchu. Nie mogłem ją za bardzo przykryć zanętą. Musiała być bardzo widoczna, bo ta ryba nie chce za bardzo pobierać tej przynęty, nie chce kopać w tym koszyku. Jeżeli ona była widoczna, to branie miałem bardzo szybko. Natomiast jeżeli przynętę zakryłem kompletnie, bo liczyłem na to, że jak koszyczek opadnie na dno i zanęta się osypie, ta przynęta będzie bardziej widoczna. Natomiast nie dawało to żadnych rezultatów, więc przynętę umieściłem centralnie na środku w widocznym miejscu. Jak podajnik opadł na dno, ta przynęta była bardziej widoczna i jak widać tego efekt, mam od razu branie, mam następną rybę, ale dzisiaj Dura Flat robi lepszą robotę i po zmianie podajników Mariusz ma więcej ryb i aktualnie prowadzi 5-3, natomiast aktualnie znowu holuje rybę. Aktualnie, kiedy Krzysiu wyciągnął swojego karpika
kolejnego na banjo. U mnie melduje się następna też rybka. Na flata, podajnik, różowa kulka, wszystko bez zmian. Nic nie kombinujemy. 6-3 dla podajnika typu flat. Czyli tradycja rządzi. Tak jak wcześniej wspominałem z Mariuszem, do dzisiejszego wędkowania używamy jednakowego sprzętu, czyli wędzisko Monster X 11-stopowy z serii Carp Feeder, do tego kołowrotek Extremity 520 z nawiniętą żyłką 0,23 z serii Seeking Feeder Mono i do tego jest zawiązana strzałówka z tej samej żyłki o średnicy 0,28 mm. Jeżeli chodzi o haki, no to używamy dzisiaj jednakowych. Zaczęliśmy od haków KKHB, dwunastek z igłą. Do dzisiejszego łowienia użyjemy przynęt 6 mm z serii Bandung Wafter Fluoro. Na początek wybierzemy jednakowe przynęty i będzie to magiczna pomarańczowa kulka. Razem z Mariuszem ją użyjemy na wstępie i będziemy czekali cierpliwie na braniu. Trzeba powiedzieć, szlagier polskich wód. Dobrze. Każdy kurczę, Czesław zaczyna od pomarańczowego. Zaraz Ci, Krzysiu, oddam ten podajnik, bo tutaj zdecydowanie się flat wysuwa na prowadzenie. Wyholowałem rybkę, pierwszy zarzut, podajnik wpadł, dwie minutki. Mamy następne branie. Poszedłem za radą Krzysia, czyli przynęty nie chowałem, nie zakopywałem w zanęcie. Poszła pierwsza do foremki, potem zakryłem ją zanętą. I widać też zdecydowany tutaj efekt. Ryba szybciej namierzyła naszą przynętę, co zaowocowało szybszym braniem. Czyli jak się już nie mylę, 7 do 3, tak? Czy 7 do 4? 7-3. 7-3. Następny piękny karpik. Trafia do Mariuszka z siateczki. Kolejne branie na podajnik Banjo XR. Tak, na banjo. Banjo powoli zaczyna gonić do raflata, ale sądzę, że fakt, że przynętę daje centralnie na wierzchu podajnika, ma na to lepszy wpływ. Nie zakrywam tej przynęty, jest idealnie w środku i ją widać. Ale mogę powiedzieć jedno, że na pewno czekam dłużej na brania, aniżeli Mariusz. Bo u Mariusza te brania są bardzo szybko, natomiast u mnie muszę swoje odczekać. Też mi coś drobnego, nie wiem, czy to nie jest jakiś leszczyk. Krzysiek holuje coś większego, ja coś raczej mniejszego, zdecydowanie. Może woda troszeczkę odpaliła i te ryby zaczęły lepiej żerować, ale aktualnie tak, razem z Mariuszem holujemy ryby. Mariusz już ma blisko coś. Tak, to jest. Natomiast, o, leszczyka ma. Leszczyka. Takiego, co się wczoraj urodził. Natomiast u mnie jest coś bardziej walecznego i upartego, bo nie chcę za bardzo przyjść. Nie. Ojej, jak ty to zmieściłeś, stary. Kolejna większa rybka. Mam wrażenie, że dzisiaj na banjo wchodzą trochę większe ryby. Może muszę dłużej poczekać na to branie, ale rybki naprawdę są ładne. Mariusz ma częściej brania, ale mniejszych. Natomiast w moim przypadku dzisiaj całkiem. Mariusza następne branie. Aktualnie mamy 8 do 4. Mam nadzieję, że nie wyholuję, żeby nie było 9 do 4. Ale staram się go gonić. Ale bardzo mocno, znacząco jest przewaga dzisiaj koszyka Dura Flat. Dobra, mój karpik wędruje do siatki i łowimy dalej. Trochę w międzyczasie tutaj Krzysiu holował rybkę. W rzucie testowym nowej
wędki. Na bombkę zarzuciłem tutaj na nasz 15 metr, który sobie nęcimy od rana. Nie trzeba było długo czekać. I taki piękny karaś. Dosłownie po półtorej minuty od zarzucenia bombeczki z dwoma kukurydzkami się zameldował. Teraz, jak już wspomnieliśmy wcześniej z Krzysiem, zamieniliśmy się podajnikami. Ja teraz obecnie łowię na Dura Flat, czyli no, mi się wydaje, że najbardziej tradycyjną formę podajnika. To nie jest, jest po prostu o tyle unowocześniony, że akurat teraz tymi flatami, którymi łowimy, jest to pełen odlew aluminiowy, czy tam metalowy, z jakiegoś tam metalu. Jest wyposażony w system ICS, czyli mamy tutaj tą fajną rureczkę, na której sobie możemy wszystko ładnie, elegancko zmieniać. Nie musimy tutaj, nie ma konieczności odcinania całego zestawu. No i co warto o nim wspomnieć? No, tego typu podajniki osypują się w całości, tak? Uwalnia się ta zanęta, nie ma żadnych burt, nie jest tutaj w żaden sposób blokowany, tylko po prostu cała zawartość, cały tam nasz pelet, zanęta się ładnie tutaj osypuje, tak? Te żeberka są tutaj, mają większą, fajną, posiada żeberka, tak? W przeciwieństwie do banjo. I tutaj właśnie ta przynęta się nam znajduje po środku, tak? No jest fajne, co jeszcze na przykład zasadek, gdzie nie musimy w foremce, prawda, szukać tego kształtu, tej łezki. Jest to po prostu owalny kształt, który tutaj nam nie w żaden sposób nie ogranicza, nie utrudnia też nawijania, tak? Jakaś, ale chodzisz, hałasujesz, pluskasz, drepczesz i te ryby są. A one są. Wystarczyły dokładnie 3 minuty po zmianie podajnika i mam już branie. Na pewno ryba jest mniejsza niż wcześniejsze karpie, ale było szybko branie. O, u Mariusza również. U mnie też również branie. Chwilę po Krzysiu. O i karaś. O, co to jest? Ładny karaś. Zobaczymy co... U mnie też karaś. No teraz weźmy nam karasie. U mnie na pewno szybciej były, na flata były szybciej branie. Zdroszczą grubaskowi. Cyk, myk, ciach, bach, rybka, bach, bach, bach. Wystarczyło zmienić podajnik na Dura Flata i ta ryba częściej pojawia się na zestawie. Bardzo szybko pojawiają się brania. Już raptem po 2 minutach wędkę wygina. I przeważnie są to karpie. Ale masz świadomość, że ja ci nie oddam Dura Flata? Łowisz na banjo do końca. Spoko, gdzieś tam mam w kieszeni jakiś zapasowy, sobie podmienię. Nie mam zamiaru się kąpać dzisiaj. I był. Było blisko 10-5 i kolejna ryba spięta, ale po 2 minutach w 4 zarzucie cały czas są brania. Mariusz cały czas czeka na swoje. Ja mam cały czas brania, tylko niestety ryby spinają mi się. Teraz musiałem trochę dłużej poczekać na branie, bo dopiero w 5 minucie było. O, ale poszło coś do powierzchni. Ciekawy jestem, co to. Bo branie było dość delikatne, ale bijełbym strasznie. Aha. Waga bardziej szalona. Pełno łuski. A one tu są pieruńsko silne.
Oś ty. Oj, ty. Okej. Dobra, niech złapie. Dobra, mam cię. Ładny. One są wariaty. Ale mi zapierdzieli. Co, ci zerwał przepan? Co? Zerwał ci przepan? Nie. Tak mi strzelił ogonem w rękę. Aha. Czyli przebił ci piąteczkę. Tak. Żeby przynętę było widać bardzo ładnie w koszyku i żeby była na wierzchu, najpierw po środku foremki układam przypon z przynętą. Mocno zasypuję to zanętą. Poprawiam. Ugniatam. I bardzo mocno wyciskuję. Wtedy mam na wierzchu idealnie przynętę. I w momencie, kiedy koszyk opadnie na dno, ta przynęta będzie centralnie na środku, a zanęta się bardzo ładnie osypie i wtedy ta ryba będzie miała łatwość w pobraniu przynęty. I uważam, że aktualnie na dzisiejsze łowienie jest to duży klucz do sukcesu. I dzisiaj w ten sposób w sumie z Mariuszem mamy najwięcej ryb. Dzisiaj oboje z Krzysiem doszliśmy do wniosku, że najlepszy sposób nabicia podajnika to jest taki, w którym przynęta nie jest w żaden sposób tam zakopana, czyli po prostu do pustej foremki kładziemy sobie kuleczkę wcześniej nie przesypując, nie robiąc tak jak niektórzy na przykład, że gdzieś tam zakupujemy, czyli w ten sposób i dopiero dajemy resztę. Nie zakupujemy dzisiaj w ten sposób, tylko po prostu, żeby przynęta maksymalnie była przy powierzchni podajnika. Kładziemy najpierw przynętę, dokupujemy sobie, cyk. I wtedy mamy wszystko na zewnątrz, na wierzchu. Czyli ten czas, powiedzmy, kiedy ta przynęta się uwolni, jest krótszy. Aktualnie łowię na podajnik Banjo XR. Ten podajnik kompletnie różni się od Duraflata, ponieważ nie ma poprzecznych żeberek. Ma burty, których zanęta trzyma się w środku. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, że ten koszyk idealny jest na dalekie dystanse. Z tego względu, że w przedniej części jest bardziej obciążony. Tylnie burty zrobione są z tworzywa, co powoduje, że ten koszyk bardzo fajnie lata. Przynęta znajduje się centralnie w koszyku, w środku tego koszyka, co przy dalszym łowieniu daje nam efekt tego, że ta przynęta nam nie wypada z tego podajnika. Także jesteśmy teraz po zmianie, czwarta runda trwa. Na razie, o, jednak coś tam żyje. Są jakieś wskazania, zobaczymy, czy to będzie już to. Coś niedużego chyba usiadło. Tak, to będzie coś niedużego. Patrzcie, co to jest. To jest jedna z mniejszych ryb w tym zbiorniku. Leszcze łowią leszcze. Leszcze łowią leszcze, jak to Krzysiu mówi. Ale nie tak poważnie. Zobaczymy, co tam jeszcze. Jeszcze jak to tam będzie ten 45 metr działał. Jak nie, to dzień zbliża się ku końcowi. Cały czas nęciliśmy sobie ładnie tą krótką linię. Może jeszcze parę podajników podamy tutaj bliżej. Zobaczymy, co
co ta krótka linia nam przyniesie. Metody. Największa ryba dzisiejszego dnia z krótkiego dystansu. Takie około 15 metrów i na podajnik typu flat. Ale zrobiłem myka jednego, przynętę wystawiłem poza koszyk centralnie. Nie zostawiłem w koszyku, tylko wystawiłem poza i jest branie, bo wcześniej nie było. I kara się. Więc one reagują dzisiaj na przynętę, która jest poza koszykiem, nie w koszyku centralnie. O! A, Krzysiu mnie goni. Bardzo agresywne branie. A dlatego kluczem do sukcesu dzisiaj jest, aby ta przynęta była centralnie na wierzchu, na koszyku. Jak jest zakopana, no to ta ryba nie chce za bardzo pobierać. Jakiegoś pimpcia znowu zrobiłem. Nie, chyba coś bardziej walecznego, jakiegoś pimpcia. To może być karaś. Karaś, złoty karaś. Karpiszu. Ale buduje nam przewagę. Ten? Ja cię wagowo załatwię. Wagowo, to ty wiesz co możesz? Jak sami staniemy na wadze, to ja cię też załatwię. Konkurs pełną gębą, pięknie zapięty. Cyk. Piękny, ładny karp. Idealnie zapięty za wargę. Z Mariuszem zakończyliśmy dzisiejszy challenge. Jak widać, nasz urobek jest dość duży, ale przewagę dzisiaj miał podajnik Dura Flat nad Banjo XR. W sumie na podajnik Banjo złowiliśmy wspólnie 11 ryb, natomiast Dura Flat, ile Mariuszku? 18. Niech Was trochę nie zdziwi ta ilość ryb, bo ponieważ jest ich zdecydowanie więcej. Z tego to prostego powodu, bo w międzyczasie parę razy udało mi się złowić jeszcze ryby na pompce. Bardziej testowałem po prostu nowy kij. Efekt dzisiejszego łowienia, jak widać, jest bardzo piękny, więc mam nadzieję, że z dzisiejszego naszego filmu i z tego, co Wam zaprezentowaliśmy, wyciągniecie jakieś wnioski. Mam nadzieję, że ten film spodoba Wam się. Zapraszamy Was do oglądania naszego kanału, do subskrypcji naszego kanału i zachęcamy do zostawienia łapki pod naszym filmem. Do zobaczenia. Dzięki, do miłego.